Na placu przed ratuszem można zobaczyć pierwsze efekty budowy jarmarku bożonarodzeniowego. Już wkrótce plac zamieni się w świąteczną krainę. Jarmark będzie bardzo bogaty, bardzo fajny wizualnie, z mnóstwem atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Startujemy 14 grudnia, koniec jest w niedzielę 22. Oficjalne otwarcie jarmarku świątecznego nastąpi w niedzielę o godzinie 12. Rozpocznie się paradą motocyklową, o 12.30 takie oficjalne otwarcie. Szczegółowy harmonogram tych wydarzeń, które się będą działy na tym jarmarku, jest dostępny na miejskiej stronie www.kołobrzeg.pl. Wśród wielu atrakcji jarmarku mają się znaleźć między innymi warsztaty i koncerty. I różnego rodzaju kulinarne niespodzianki. Będzie Święty Mikołaj, będzie karuzela wenecka, będą warsztaty robienia ozdób świątecznych, pieczenia pierników. Naprawdę moc atrakcji, serdecznie zapraszamy. Oprócz tego oczywiście domki, w których będzie można bądź spróbować jakichś specjałów, bądź zakupić jakieś ozdoby świąteczne. Ten jarmark tak naprawdę zajmie cały plac ratuszowy z obu stron. Jarmark bożonarodzeniowy dla naszego miasta przygotowuje firma Targi Gdańskie. Koszt jego budowy to około 150 tysięcy złotych. Choć jarmark zaczyna działać już w sobotę 14 grudnia, to oficjalne otwarcie zaplanowano w niedzielę 15 grudnia o godzinie 12. Jarmark będzie działał do 22 grudnia. Wstęp na wszystkie atrakcje będzie wolny.